Witam, dzisiaj znowu będzie o naprawie wiatraka. Ten ma 1067 kondensator, jak widzicie. Pozostałe elementy, znaczy pozostałe pomiary jest 0 i 0. I to jest ten stary kondensator, o którym mówiłem, że jest uszkodzony. Teraz sobie sprawdzimy drugi kondensator, który kupiłem. On jest wprawdzie wymiarowo większy, ale też i pojemność ma troszeczkę większą, bo ma 1,5 mikro, a ten ma 1,2. Ale nie powinno być z tym problemu. Ten ma 1438 mikro. Pozostałe pomiary również są 0,0. I teraz właśnie ciekawe, dlaczego na tym wiatrak działa, a na tym wiatrak nie działa. A że działa, to wiem, bo już sprawdziłem, ale zaraz wam to też pokażę. Ten kondensator, słuchajcie, jest wielki. Tamten był tutaj położony, gdzie są te druty gołe. Ja to zaraz oczywiście zrobię po ludzku, na razie tylko tak na chwilę. Ale w związku z tym, że tu jest kupa miejsca, gdzie jest ten silniczek mały do ruchów takich tych w prawo, w lewo, to on się tutaj spokojnie zmieści. Obudowa jest duża, więc też nie będzie problemu, tak mi się wydaje. I teraz zobaczcie, że wiatrak bez problemu działa. Proszę bardzo, włączam. Szybsze obroty, przytrzymam firankę. Najszybsze. I znowu wolne. I widzicie, wyłącza się bez problemu. I włącza się bez problemu. Wychodzi na to, że ta różnica 0,2 mikro wystarczy, żeby po prostu wszystko pięknie działało. Także te mierniki to nie zawsze prawdę mówią, na to wygląda. No, to taka ciekawostka. Wentylator zaraz poskładam, porobię dobrze i będę miał się czym chłodzić. Cześć!